No siemanko, szedmanko, z tej strony to mi! Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do BeamNG. Jak sam... Oh my god, oh my god, oh my god! Moi drodzy, właśnie chciałem was przywitać moją Audi RS7 wersja Forza Horizon, która już jest całkowicie out. Dobra, jak sami widzicie, znajdujemy się na wschodnim wybrzeżu w USA. Moi drodzy, mamy dosyć ciekawe scenariusze tutaj i wydaje mi się, że zaczniemy od tego. Widok z brzegu jeziora. Nie wiem, dlaczego cały czas słychać moją RS6. Siódemkę, przepraszam. Czy ja mówiłem cały czas RS6? Ja widzę w ogóle, że ta skocznia jest gdzieś tam, więc możliwe, że my po prostu musimy gdzieś tędy sobie pojechać. Ja muszę najpierw sprawdzić, którędy pojechać. Spójrzcie, tu jest dosyć dużo drzew. O, tu jest ta wyskocznia. Okej, dobra, czekaj. Teraz chyba nabiorę prędkości, uwaga. I lecimy, let's go! I hop, i jump, i pole... Lecimy, patrz. Oh my god! Duś, ile mamy? 140... Tu dalej leci. 164 metry, nie mamy złotego biegu chyba. Dobry skok, spróbuj uzyskać idealny kąt. Okej, musimy zrobić, moi drodzy, 180 metrów. I jakbyśmy pojechali gdzieś tutaj między tymi drzewami, to ja widzę, że... Okej, nie wciskam mega gazu. Dobra, teraz, let's go! Teraz, jedziemy, patrz. Okej, hop! Ile teraz polecimy? Czekaj, bo na razie wznieś się... Oh my god, prosto w drzewo! Ech, to nie tak miało być. Dobra, teraz się uda, patrz. O. Słabo! Pa, wlecimy w ten dom, pa. Ojesz, ale badziew, nie? Let's go! Jedziesz, patrz. I w drzewo znowu walnę, przecież tu jest to drzewo. Czy ja zrobię te 180 metrów? Dobra, teraz chyba, patrz, 111 km na godzinę, wznieś się, czekajcie, bo muszę przeskoczyć ten dom. A! Patrz jak lecimy, ty, to jest niemożliwe, to jest to, co tygryski lubią. Bardziej. Patrz. No jedziesz dalej. Let's go! Proszę bardzo, uzyskaj co najmniej 160 metrów. Dobra, lecimy na kolejną misję. Tam jest strasznie ciekawi. Spójrzcie, zatrzymaj autobus. Twoja misja jest prosta. Zrób co tylko możliwe, aby zatrzymać autobus przy pomocy armat. Okej. Dobra, tutaj mamy kąt nachylenia. Ale... A mogę to dźwig... A gdzie jest ten autobus? Jedzie, pa! Jedzie! Dobra, czekaj, bo on jedzie! Pa! Cyk! Armata została użyta. Ale ja nie widziałem, czego trafiłem, ty. Słyszę go. Pa. Ale ja nie widzę, czego trafiam. Tutaj będzie fajnie chyba widać, patrz. Dobra. I teraz pa. Pa. Oh my! Ja nie widzę, czego trafiłem. Jeszcze raz, patrz. Pa. Trafiłem. Co? Cele uciekły? Patrz, ale ja tą armatą sobie mogę tu... Ta armata nie potrafi skręcać? No autobus jedzie, no! Ojej! Pa, jakie za chwilę będzie miał zderzenie, nie? Patrz! Pa! No obniż to! Dobra, jestem! Pato! Patrz! Czekam! Patrz! Pa! Haja! Duś go! Oh my god! Czekaj, bo on mnie popycha, to ja sobie teraz podjadę tym tutaj. Jedzie, pa! Armatę gdzieś zostawił, pa! Duś go! Okej. Trzecia armata, uwaga! Jedzie, pa. Ile on ma tych zniszczeń? No jak ja go mam rozwalić, no? Cyk! To jest nie do przejścia dla mnie. Zlikwiduj cele z jedną lub mniejszą liczbą armat. Jak? Aha, celuj w koła, aha. Chyba nie czytam. Jedzie, patrz. Pa, i w opony, pa. Dobra, jedzie, uwaga. Udało mi się? Uwaga, lecie!
Ja tej misji nie przejdę, nigdy. To jest nienormalne. To jest nienormalne. Pa. Nie. Ja sram tą misję. Wiecie, jaka misja będzie spoko? To poczucie prędkości. Pochwal się umiejętnościami i prędkością na tej szybkiej, lecz niebezpiecznej stracie. Let's go! A co ja tutaj mam za samochodzik, ty? Pato! Ty, mi się wydaje, że to jest chyba jakiś Bugatti Chiron. Chiron. Oh my god, czemu zwolniliście? No co za obesrołki, ty, co to miało być? Oh my god! Dobra, nara! Bye bye! Ja tego wyprzedzam, bo mnie tutaj strasznie zirytował. Oni gdzieś tutaj, patrz, tu zwalnia chyba, nie? Tu tak zwalnia. Oh my god, czekaj, bo ja mam 240. Cicho! Jedziemy spokojnie. Ja nie widzę w ogóle, jaka jest mapa. O! Czy ja jestem co tu jest? Czemu tu jest czerwone? Oh my god! Ups! Sorry! O nie! Czekaj! Dobra, jedziemy! Ale go tam pośmierzyło. Dobra, i tutaj już gdzieś trzeba pomału hamować. O nie! Co z... Karma! To była normalnie karma, nie? Oni się tu popychali! O, jestem pierwszy! Co? Czekaj, co to było teraz, ej? Czekaj, bo z racji tego, iż ja jestem pierwszy, nie? Ja bym strasznie chciał... Oh my god... Ja bym strasznie... Bo ja ich nawet nie słyszę. Wydaje mi się... Hamuj! Nie słyszę ich jeszcze. Czekaj... Oh my god! Hamuj! Jaki ten samochód ma hamulce? To jest niemożliwe, ej! Ale ich nie ma, oni chyba jakąś kraksę mieli. Oh my god! No lipa. Nara! Bye bye! A mój... Oh my god! Bye bye! Karambol! Karambol! Ale muszę wam powiedzieć, że jak na tak szybki samochód, to on chyba nie ma ceramicznych hamulcy i to jest bez sensu. Tutaj gdzieś będzie ten lipny zakręt, nie tu. Patrz, no ja już tu hamuję, nie? I on nie potrafi wyhamować. Tu też była lipa. Ojej, przecież ten samochód nie ma hamulcy, to jest niemożliwe. Co to jest? Bęk! Bąk! Ping! Pong! O, mogę jechać dalej? O, bąk! Już nie mogę. Teraz jak ja jestem pierwszy, to te boty z tyłu, one nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, nie? I one tak jak Forza, że oni nie chcą mnie po prostu uderzyć, dlatego będą za mną bardzo pomału jechać. Więc jest akurat spoko. I ten najgorszy zakręt, bo tu jest taki wyskok. I tu trzeba pomalutku. I teraz tu już jest nowość, ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Dobra, tu jakiś zakręt, spoko. O nie! Ktoś mnie tam chciał wziąć, nie? Patrz, weźmie mnie! No weźmie mnie! Oh my god! Nie, no nie... I ten stary... Ten stary pierdek wygra! Ja nie wytrzymam, O, przepraszam! Brzydko się zachowałem, no, ja nie tak nie po koleżeńsku, ale no co mogę zrobić? Pan i zaś się będzie chciał do mnie przykleić, nie? Oh my god. Sorry. Fajne jest też to, że te boty, one tak jakby co rundę jadą inaczej. To nie jest tak, że one są zaprogramowane, a muszę jechać tak, więc... Tylko na przykład... One zmieniają zachowanie i to jest właśnie spoko. Patrz tego. Ja się boję, że za chwilę znowu będzie kraksa i to taka konkretna. Pa jak się ryją, patrz! O, co tam masz w bagażniku? Pokaż no! Pokaż! Dobra, jadę! Nie jadę, karma! Jadę dalej. O nie, jedzie pierdek! Ale czemu te auto jest takie dziwne? Dobra. Sram to, nie? Ten zaś hamuje przede mną, nie? No jaki to jest? On się boi, nie? On się bardzo boi. Ja się też boję, nie? Ja się też bardzo boję.
Ja tego też, o, wziąłem go. Właśnie o to mi chodziło. I teraz ja se mogę jechać po swojemu. Tu już sobie zahamuję delikatnie. Dobra, tu już też hamowanko. Czekaj. Prawie mi kierownica uciekła. Tutaj też trzeba mega uważać. Oni chyba się uderzyli tam, słyszałem. Tu już jest dla mnie nowość, no ja nie wiem gdzie ja jestem. Ale tutaj chyba trzeba bardzo pomału jechać. Bo tu jest tak z górki, widzicie? Ostatni checkpoint! Let's go! Dobra moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków, wbijajcie koniecznie na inne moje odcinki, widzimy się w następnym odcinku, na rejonie Grzesiu!